No, cześć widzowie. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Falsy Ninja. W dzisiejszym odcinku recenzja zestawu 70638 z LEGO Ninjago. Zestaw jest z 2018 roku, z sezonu 8. Zestaw posiada 257 elementów. Ale zanim jeszcze do recenzji przyjdziemy, to wiecie co się stało? Tak, ziomki. Dobiliście 10 subskrypcji. Coś, w co nie wierzyłem, ale udało wam się to. Dziękuję wszystkim. Dokładnie dziękuję. Kamilowi Gaming. Polskiemu Klockowi. Rudemu. Nikodemowi. Polskiemu Francuzowi. Miczkelowi. Krzywemu, Janowi Pawianowi III, KI i tyle. Przejdźmy do losowania, bo pamiętacie, to był konkurs na zestaw 71747. Przejdźmy do losowania. No, zacznijmy może losowanie. Tutaj długopis wybierze, kto wygrywa. Mamy tutaj każdego, jak można zobaczyć. Kładziemy długopis. I uwaga. 3, 4. Trafiło na. Uwaga. Tutaj bym chyba powiedział, że polskiego klocka. Polski klocek. Gratuluję. Wygrałeś zestaw 71747. Napiszę do ciebie na PWO dane, jeśli nie możesz odebrać, czy może nie chcesz odebrać, czy po prostu może nie chcesz tego zestawu, to no możesz umówić się z kimś tutaj z widocznych widzów i po prostu wtedy ta inna osoba dostanie ten zestaw. Lecimy do recenzji zestawu, który miał dzisiaj być. No. A więc w pudełku znajdują się, no, jest samo pudełko, klocki w nim, instrukcja, dość mała. Tutaj na końcu spis elementów, trochę dalej LEGO Life, reklama, te Spinjitzu Mastery z 2018 roku. No i widzę inne zestawy, ale z tego co mi się wydaje, to chyba nie wszystkie. Albo się mylę. Ale wydaje mi się, że chociaż może. Nie wiem. Tutaj widzimy dalej. O, tak będziesz prezentował gotowy zestaw. A więc ja się biorę za składanie. Po złożeniu widzimy gotowy zestaw. Dwie minifigurki. Ale je zostawimy na koniec. Zaczniemy może od takiego małego motorku. Tutaj jakaś naklejka. Z drugiej strony podobna do palaczy jakiś. No po prostu zwykły motorek, jaki mamy. O, zbudowany o tak. Po prostu z tego. Tutaj. O, kierownica wyleciała. Super. Kozacko. Jest dobrze. Dobra. No to tyle z motorka. Dalej. Sam pojazd Kaja. Możemy zauważyć na początku, że tutaj o te dwa elementy maski odchodzą. Po prostu są takie. Tutaj widzimy jakieś harpuny i tu, i o tu, jak zobaczymy, z obu stron. Na dole są ślizgacze, żeby lepiej jeździł po takich tego typu powierzchniach. Tutaj jest otwierany bagażnik, jak normalnie w maluchu. Mamy tutaj kilka broni, jakąś katanę, shurikena, miecz ognia. W środku jest pulpit cały, tutaj monitor, szyba bardzo ładna. Duża, fajna. Rozchodzi się to o tutaj tak. I coś takiego możemy zauważyć. Dalej rozchodzą się tutaj dwa miotacze i po prostu można nimi strzelać. O. I wpadł ze stolik, super. Ale udało się wyciągnąć. Są dwa z obu stron, jak można tutaj zauważyć. Jeden tutaj, drugi tutaj. Widzimy tutaj też taki silnik, można by powiedzieć. Jak już tutaj też ognie pod tym.
Uda się to wychwycić. Czy światła nie ma za bardzo? No tam widać takie, to te groszki właśnie. No, dalej tutaj jest widać duży ogień. Tutaj dwa mniejsze. Po prostu takie przechodzące sobie. Wszystko się też bardzo ładnie składa potem. Bezproblemowo. No i ogółem, no co, dość spore to jest. Jak za 45 zł kiedyś. Chociaż nie, to chyba kosztowało 90 katalogowo. Ale no taki fajny zestawik. Polecam. Dalej możemy zauważyć figurki. Pierwsza to jest syn Garmadona. Niestety nie mam do niej oryginalnego hełmu, tylko wziąłem jakiś inny. Tutaj widać bardzo ładne nadruki. Na torsie. Miecz czerwony. Logo synów Garmadona z tyłu na koszulce. Spodenki zwykłe, dresowe chyba. Jakiś zarost na brodzie. Bardzo ładna figurka. I tutaj też widać jakiś... Nie wiem, na ramienniki, może tak to powiedzieć. Ostatnią figurką jest Kai. Ma dwie katany, strój, bardzo ładny. Niestety coś, czego bardzo, ale to bardzo nie lubię, czyli te połączone maski. One są od Lego Ninjago Movie do 9 sezonu. Ale one są po prostu okropne. No i po prostu co? Kręci się bardzo ładnie. Tutaj, no dwie katany. Kołpak, jak, znaczy kołpak, to nie auto, ale no z tyłu jakaś ta na ten czarne rękawiczki. No i bardzo ładna figurka. Zestaw oceniam na takie, no 7 na 10, bo to nie jest zestaw jakiś super świetny, dobry i w ogóle. Ale no ma potencjał, po prostu bardzo, bardzo ładny jest. Zapraszam Was do kolejnych filmików, filmiki co 2 tygodnie w sobotę. Gratuluję też polskiemu klockowi za wygranie konkursu. Pamiętaj, zgłoś się do mnie. Ja Was żegnam. Cześć.